z drużynami, z którymi wcześniej wygraliśmy, Gdańsk i Kielce, też wygrywają swoje spotkania, więc się okazuje, że nie graliśmy ze słabymi zespołami, tylko z dobrymi, tym bardziej dzisiejsze zwycięstwo. Olsztyn pokazał kawał dobrej siatkówki. Pokazali, że dwa mecze wcześniejsze nie były przypadkiem, że zwyciężyli z Jastrzębiem i z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Tak sobie założyliśmy przed tym meczem, że żebyśmy mogli sobie tak zaśpiewać po tym spotkaniu i tak jest. Cieszymy się, że daliśmy radość sobie i kibicom. Gdańsk wydaje się, że ma spory też potencjał, ale zagrali u nas troszkę nerwowo. Te pierwsze mecze są na pewno nerwowe i również dla nas. Ale chyba bym tak ocenił, że jednak Olsztyn doświadczony zespół, grający szybko, mądrą siatkówkę, walczący o każdą piłkę. Myślę, że Olsztyn z tych trzech chyba najlepszy. Ciężko to jeszcze porównać. Na pewno to były bardzo podobne mecze, bo wszystkie trzy mecze, które do tej pory zagraliśmy w lidze, były bardzo ciężkie. W każdym straciliśmy seta. Była walka praktycznie do ostatnich piłek w setach. Także tak jak mówię, te mecze były bardzo podobne. Wszystkie były ciężkie i wszystkie takie mecze będą, bo liga jest bardzo wyrównana i Olsztyn już utarł nosa dwóm zespołom z wielkiej czwórki, dlatego podeszliśmy na maksa skoncentrowani do tego pojedynku. Cieszymy się, że utrzymaliśmy tą pasę zwycięstwa. Trzeba wyjść na boisko i to potwierdzić. Za darmo nikt nie da seta, dwóch setów, trzech setów. Trzeba wyjść, o każdą piłkę powalczyć i zwyciężyć kolejny mecz. Bo jak na razie w tym sezonie nie przegraliśmy żadnego spotkania towarzyskiego i oficjalnego, więc trzeba podtrzymać to. A i wyeliminować trzeci set. Grecka drużyna zagra dużo lepiej u siebie i na tamtym terenie zawsze gra się ciężko. Dlatego to będzie kolejne ciężkie spotkanie i na pewno podejdziemy na maksa skoncentrowani do niego, ale wierzę, że zdobędziemy chociaż ten jeden punkt, który da nam awans. Powiem szczerze, że dla mnie nie ma żadnego problemu. Ja kocham grać w siatkówki, kocham rywalizować i jeżeli jest to teoretycznie słabszy zespół, to wydaje mi się, że jeszcze dwa razy trzeba mocniej się skoncentrować niż na wielkiego przeciwnika. Dlatego osobiście uważam, że nie ma różnicy dla mnie.